Firmy obawiają się o, swoje, o bezpieczeństwo informacji, czyli o ochronę informacji w swoich przedsiębiorstwach. Podczas analizy i testów, które przeprowadziliśmy wspólnie z naszymi klientami na dość wiarygodnej grupie 50 dyrektorów i 100 osób związanych z IT, okazało się, że ponad 1 trzecia firm obawia się poważnego ataku w swoim przedsiębiorstwie. Z jednej strony mamy coraz bardziej zaawansowaną technologię i ta technologia powoduje to, że no mamy coraz łatwiej, ale coraz łatwiej stajemy się również Obiektem ataku. Z drugiej strony, y, coraz więcej osób i decydentów uważa, że tym najsłabszym punktem są jednak ludzie. Czyli y, nie tylko chronimy dzisiaj informacji w sposób elektroniczny, ale również musimy chronić zasobów ludzkich w taki sposób, aby one nie miały możliwości. Y, Kradzieży tej informacji, tych, tych, tych danych. Tak jak w każdej dziedzinie dzisiaj, największą słabością gazuje się człowiek. Tak? Ten, z jednej strony chcemy dać, umożliwić dostęp do informacji z dowolnego miejsca, z dowolnego urządzenia, z drugiej strony no, to generuje zagrożenia. Tak? Czyli dzisiaj również to, co mówią nasi respondenci, tak samo atakowana jest nasza organizacja, jak atakowani są nasi klienci. Czyli ja, jako dyrektor IT, dyrektor bezpieczeństwa, muszę chronić. Również naszego klienta, żeby on nie został zaatakowany, ponieważ zaatakowany klient powoduje to, że zaatakowana może być cała moja firma. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której e, dajemy dostęp zdalny do e, informacji e, w naszej firmie. E, dana osoba gubi przedmiot, gubi, e, gubi iPada, gubi telefon, gubi to urządzenie mobilne, z którego się dostaje, no i, i musimy mieć po pierwsze mechanizmy weryfikacji tego, czy ta osoba, która zagląda do tego urządzenia jest zautoryzowana i zautentykowana, to po pierwsze. Po drugie musimy mieć mechanizmy, żeby wyłączyć dostęp, jeżeli się okaże, że to urządzenie zostało skradzione. Po trzecie musimy wiedzieć, kiedy to urządzenie zostało skradzione i kiedy ta dana osoba w sposób niepożądany dobiera się do naszych informacji firmy. To jest taki najlepszy przykład ochrony i i sposobu weryfikacji. Okazuje się, że ponad połowa decydentów, czyli osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo e, uważa, że ich pracownicy nie stosują się do regulacji, które, e, które zostały zaprojektowane po to, żeby te dane nie uciekły. Czyli z jednej strony mamy no z jednej strony mamy systemy, które nas zabezpieczają, a z drugiej strony mamy sytuację, w której po prostu nikt tego nie respektuje, bo może uważa, że może to danej osoby nie dotyczy, może. Może to jest taka sytuacja z ubezpieczeniami, to po co mamy się ubezpieczać, tak, skoro nam się to i tak nie przytrafi? I, I sytuacja jest tak naprawdę wielowymiarowa, tak? Ja myślę, że coraz więcej będziemy mówili o tym czynniku ludzkim, który, który, który no i tak jak mówiłem, jest, jest najsłabszy.